program lojalnościowy. Dzięki tej funkcji możesz z czasem zmienić jednorazowego klienta w stałego klienta, a tym samym skutecznie zwiększać rentowność swojego sklepu. Aby uruchomić scenariusz, zaloguj się do iDRON, a następnie przejdź do zakładki Angażuj i wybierz program lojalnościowy. Na pierwszej stronie znajdziesz podstawowe informacje o tym scenariuszu i wyjaśnienie jego działania. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na samą górę, gdzie znajdziesz 3 kluczowe linki. Dowiedz się, jak zacząć. Po kliknięciu zobaczysz artykuł na naszym FAQ, w którym każdy krok jest szczegółowo opisany. Zobacz filmiki. Po kliknięciu zobaczysz film, w którym przechodzimy przez cały proces tworzenia tego scenariusza razem z Tobą. I sprawdź nasze portfolio. Przekierujemy Cię do projektów naszych klientów, gdzie możesz znaleźć inspirację. Sekcja dostosuj. W tym miejscu określisz, ile automatycznych wiadomości będziesz wysyłać i jakie progi skumulowanej wartości zamówienia muszą zostać osiągnięte, aby je uruchomić. Każdy próg uruchamia 2 wiadomości. Przypomnienie o tym, ile klient musi wydać, aby uzyskać kolejną nagrodę oraz wiadomość z nagrodą. Dostępne są również ustawienia takie jak wyślij wiadomość po, czyli ile czasu musi upłynąć od wydania pieniędzy przez klienta, aby wysłać następną wiadomość. Wysyłaj nie częściej niż. Określa czas interwału po wysłanych wiadomościach. System wyśle do niego kolejny cykl wiadomości zgodnie z ustawionym parametrem. Przejdź do zakładki Język. Tutaj możesz zobaczyć widok swoich klientów. Możesz określić, czy wysyłasz komunikaty w jednym czy w kilku językach. Wybierz nadawcę. W tym miejscu można określić, kto jest nadawcą wiadomości. Możesz wprowadzić nowe dane lub wybrać predefiniowanego nadawcę z listy. Design. Pamiętaj, że w tym miejscu będziesz musiał utworzyć różne wiadomości e-mail w zależności od liczby progów wybranych w kroku pierwszym. Wybierz dowolny szablon wiadomości i zmodyfikuj go zgodnie ze swoimi potrzebami, zmieniając treść wiadomości, jej tytuł lub dodając do niej zupełnie nowe elementy. Pamiętaj, aby w tej sekcji przygotować tyle wiadomości, ile zostało wybranych w sekcji dostosuj. W designie wiadomości nie zapomnij dodać naszych tagów, próg i brakująca kwota dla pierwszej wiadomości oraz kupon dla wiadomości z nagrodą. Kody rabatowe. Ważne jest, aby pamiętać, że to zaangażowanie wykorzystuje kupony. Tutaj możesz zaimplementować kod utworzony na platformie sklepu. Następnie w podsumowaniu wyślij wiadomość tekstową na wybrany przez Ciebie adres mailowy i aktywuj scenariusz klikając uruchom. To wszystko. Scenariusz jest już gotowy. Pamiętaj, aby regularnie przeglądać wyniki tego scenariusza za pomocą sekcji Raporty. Ta sekcja umożliwia filtrowanie danych według daty lub wiadomości. Zwróć uwagę na wskaźniki takie jak przychody z zaangażowania, wysłane wiadomości, otwarte wiadomości, kliknięte wiadomości, rezygnacje z subskrypcji pod wpływem wiadomości. Regularna analiza danych to klucz do sukcesu. Jeśli jednak masz jakiś problem, napisz do nas na hello@idron.me lub skorzystaj z naszego FAQ.